Cześć wszystkim, witam Was. 24 maja, czyli dzień egzaminów. Mamy godzinę 6:56 i ja się zaczynam malować. Egzamin języka polskiego. Z języka polskiego. Co by tu więcej powiedzieć? Nagrywam dla Was vloga z tych wszystkich 3 dni. No, mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze. Takie mam oczekiwania co do języka polskiego, bo matmy to ja w ogóle nie kumam i jeśli będzie 40%, to ja będę w takim niebie. Normalnie ja się by tak cieszyła. No, ja muszę się zacząć malować. O, i oczywiście chcę życzyć powodzenia wszystkim ósmoklasistom i trzymam za Was kciuki. Chociaż widzicie ten filmik po egzaminach, ale mam nadzieję, że dobrze go napisaliście i nie stresujcie się, bo nie warto. I ja zrozumiałam to i się w ogóle nie stresuję. Skończyłam się malować, tylko jeszcze na rzęsach mam dużo tuszu, bo zawsze jak maluję rzęsy tuszem, to mam później całe powieki uwalone. Ale tak, idę to wyczyścić, potem idę prostować włosy, czy coś, cokolwiek z nimi zrobię, byle były proste. I potem się ubiorę i jedziemy. Ja się w ogóle nie stresuję, naprawdę sobie słucham muzyki i mam takie... Ubrałam się, mam włosy, makijaż, wszystko. Mam ubrany top, ogólnie mam spódniczkę, która jest taka dosyć długa. I mam na to koszulę, którą stwierdziłam, że teraz ubiorę, tak, tam jest moja siostra, widać jej głowę. Nie biorę żadnej kurtki, bo będę miała tą koszulę, a jest w miarę ciepło, więc myślę, że nie warto brać. Wszystko wygląda dobrze, tak jak chciałam, ale koszula, ja nie umiem zawiązywać koszuli. Trochę tak... Muszę jakoś to inaczej zawiązać. Rozwiązła testy po szkołach i trzyma. Zemsta. Była zemsta na polskim. Szczerze obstawiam 80%, bo w sumie to nie był jakiś trudny. Wszystkie zadania zrobiłam i pisałam rozprawkę. I chciałabym zobaczyć kilka zadań odpowiedzi na internecie, jeżeli pewnie za chwilę będą. Ale naprawdę... Nie było źle, ale najlepsze było to, że kamienie na szaniec wszyscy obstawiali, bo niby były przecieki, a w sumie sama obstawiałam kamienie na szaniec i baladynę, ale nie było tego, więc zemsta, ja akurat omawiałam zemstę na początku roku, więc umiałam, było git. Teraz do jutra, jutro matematyka. To już będzie totalna masakra, jaka kiedykolwiek będzie istnieć, chociaż... Siema, my właśnie idziemy z egzaminu, z matmy. Jest źle. Bardzo źle. No. Ile obstawiasz? Max 30, jak mnie 30 będzie dobrze. Ile obstawiasz? 10%. Kowal, ile obstawiasz? Lipa, ile obstawiasz? 32, myślmy pozytywnie. Obstawiam 30, ale pewnie będzie 10. Pełna porażka, a szansa na sukces zerowa. Masakra była, ja nie wiem ile obstawiam, bo po prostu była tragedia i ja po prostu chyba muszę się w tym momencie modlić, żeby było chociaż 20%, bo czarna magia. Inni mówią, że było bardzo łatwe i wyszli w ciągu 10 minut, chociaż niektórzy w ciągu 10 minut wszystko postrzelali i wtedy wychodzili, a ja siedziałam do samego końca i jeszcze nie zrobiłam jednego zadania otwartego.
Witam Was dzisiaj w czwartek. Dzisiaj piszemy angielski, ja się najmniej go obawiam. Jak przeliczyłam, to z matmy będzie dochodziło mi tak do 20%. Mam nadzieję, że się zlitują i żeby dali mi te 20%, bo masakra. Ale angielski nadrobi, pewnie będę miała 90%. Ja bardzo lubię angielski, z próbnego pierwszego miałam 94%, drugiego 82%, więc myślę, że na luzie 80% powyżej będzie. Ale zobaczymy, jaki będzie temat maila, chociaż ja maila mogę napisać do każdego tematu i jakoś mi to nie lubi różnicy. Ja się szykuję i widzimy się po. Pa, pa.